Aloszka, dzień dobry. Witam w kolejnym odcineczku z Gruzji. Wylot z Vardzi w kierunku Kutaisi. Prawdopodobnie na tym się dzisiaj się dzień skończy, bo już jest w pół do pierwszej. 179 km do pokonania. Nie ruszam się, czekam i tyle. No i kto tu ma farta na strzał 59 km do Ahalcice? A stąd już jest na Kutaisi 120 za 17 lali, więc spoko. Generalnie na jakimś osiedlu wylądowałem. Tu już takie bardziej domki jednorodzinne. Jak na razie szału nie ma. Co dużo mówić. Na szczęście dzisiaj jest środa. Mam zaklepane tylko do soboty. Więc całkiem możliwe, że w sobotę już będę leciał na Batumi, nad morze. Żeby tam sobie potyczyć. Nie zazwyczaj mi źle też, nie? Bo tu jest bardzo ładnie, zielono. Chodnik szeroki. Ulica tam też jest szeroka. Pasy ma szerokie. Domki jednorodzinne. Do zamieszkania spoko. Ale z punktu widzenia turystycznego to już mniej. O, i takie busy jeżdżą, to ja muszę je ogarnąć. Bo to już, kurwa, ciężko będzie. Okupiony w sparze, tak z lekcza tylko. Udałoby się po drodze jakiś bankomat znaleźć, nie istniejący na Google Mapach. Chciałem 200 wypłacić, nie szło, wypłaciłem 50. Mówię, chociaż tyle, chociaż za nocleg, nie? No, w sparze sobie już kartę płaciłem, bo widziałem, że idzie, bo w Tbilis szło. No i będę musiał jakiś ogarnąć jeszcze bankomat, taki normalniejszy, żeby mu wypłacić większą kwotę. Generalnie zostały mi jeszcze 3 wypłaty z Revoluta. I to mi styknie na Gruzję, a w Turcji sobie wypłacę potężną kwotę w tym, z Alora, nie? Pół to ma fajny. Aloha, dzisiaj gorące źródła, czyli w sumie jedyne, co chcę zobaczyć w Kutaisi. Problem polega na tym, że nie wiem, jak tam się za bardzo dostać. No bo tutaj nie są opisane busy nigdzie. Jeszcze tylko te minibusy. Ale tego nie jestem w stanie ogarnąć, bo to wszystko jest po gruzińsku napisane. Ze 2 km podjechałem sobie autobusem. Przy odrobinie farta wyhaczyłem busik. No i jechał. Ja mu mówię Vartice, Vartice, czy jak to tam szło. On mówi, że jadą. No to jadę z nimi. Ja potem mówię, a z Vartice gdzie jedziecie dalej? Gdzie? Na Wani? Ale kurwa, nie szło się dogadać, nie? On po angielsku nic, ja po rosyjsku, gruzińsku też nic. No i nie szło się dogadać, ale potem już takie rozwidlenie było. Albo na Wani, czyli tam, gdzie teraz ta droga dalej jedzie, albo w drugą stronę całkowicie. Dośmy dyskutowali, że ja mówię, no ja na prawo, a wy na lewo czy na prawo, nie? I w końcu się okazało, że oni też na prawo. No i sobie tak lecę powolutku teraz 2 km pieszko. Mam nadzieję, że tam jakichś tłumów nie będzie, nie? Podobno tam jest syf, no ale tu już trudno, nic z tym nie zrobię, nie? W sensie naokoło. Biedne krowy. Takie dyndanie, bo ktoś tak jadł cały czas i by ci dyndało. Oczywiście dwa musiały być przybieralni, no bo gdzie indziej. Przebrany. Można się ładować. Tu jest czystsza strona, tu jest jakaś brudniejsza. Nie, no cieplutka woda. To jest to. To jest urlop teraz. Tam góry, z tyłu wiadomo co. Więc może się do tyłu obrócę.
żeby mieć tu, czy tam przypadkiem w moim plecaku nic nie działa. A dobra, niektórzy tą wodę piją, ale ja aż taki chory nie jestem na głowę. A propos na głowie, mam koszulkę sobie nawinąłem, nie mam żadnej czapki jeszcze. Wszystko trochę tu jest, ale idzie usiedlić tak. Zaraz się tu jakoś rozłożę, tylko najpierw tak się muszę pomoczyć. No bo tu nie ma żadnego drzewa, tak jak było we wszelkich poradnikach. Więc wiecie, bez wyboru, żeby się jako tako tu położyć. No i co? Ja chilluję i tyle. Wbijam do tej, może to będzie cieplej jeszcze. Nie, to jest zimniejsza woda. Także jeszcze się będę cofał. Ale tu jest głęboko, to po kolano. Generalnie idę sobie tutaj pod to siąść. To z rury wylatuje, to ktoś tu musieli tu w miarę porobić. Tutaj jak siądę na dupie, to tak akurat. Jak to pod wodą wygląda, zaraz wam pokażę. Tu wzięły, pogoniły krowę, bo tu krowa przyszła. Poleciały tam za krową. Chyba w miarach nudy. Tu kolejna stoi, patrzy, o co chodzi. Ja tu z drugiej strony, tej czystszej, sobie chilluję. Daję siarką, to daję siarką, tak jak pisali. Tutaj akcja na całego. Jakieś te psy mają fazę, że bronią tutaj dostępu do wody, czy co, nie mam pojęcia. Nie no, to bez przykrycia głowy to ani 5 minut, więc jak jest taka pogoda, to nie zapomnijcie sobie czegoś wziąć. Skoczyłem poręcznik, więc muszę bardzo uważać, bo jak jego zamoczę, to będzie już pozamiatany. Jeszcze dwie rzeczy, a mianowicie robaków o tej porze, czyli po 11, to jest mało, więc na spokojnie można bez żadnych szprejów wchodzić, a podobno właśnie z rana tego sporo trzeba wziąć. No i no wam tego nie muszę mówić, ale zabierajcie śmieci ze sobą generalnie. Tu powinna być jakaś taka tabliczka być, jakiś snajper wisieć i strzelać. Przyjechały Słowaki, jakie już się zbierałem. Odpalili drona, pieski panika, nie wiedzą o co chodzi. A tu jakimś jeepem przyjechali, no wypała się. A ja tu z Polski to wiadomo, że biedok to. Trzeba iść biznesy otwierać w Polsce. Wtedy sobie będę się woził. Tymczasem, no co, cóż mi zostało. Ręcznik sobie wisi na plecaku. Te kąpielówki też sobie schną. No bo 2 km ma, to tam podeschnie, a potrzebuje miejsce w reklamówce na zakupy. A tu bardzo ładnie też krówki. No cóż, ja idę jeszcze z jakieś 1,7 km. Zjem sobie paszczeca, bo psom nie dałem, niech się pałują, nie, te psy. Wiecie, tu nie chodzi o to, że mi szkoda czy coś, że psom żałuję. To były takie w miarę spokojne. No ale o to chodzi, że żeby ich nie nauczyć, żeby tam nie siedziały, nie? O to chodzi. Właśnie sobie tak przyjrzałem na szybko wiadomości z parkietu. Rosja odcięła Polskę i Bułgarię od gazu. A tutaj LPG 1,55, czyli jakieś 2 zł. Da się, da się. Pora łapać stopa. Generalnie nie ma co iść, no bo nie dojdę za daleko. A stopa łapałem nawet nie 10 minut. No i strzał taki od razu, że na jeden strzał sobie od razu podjechałem już w miejsce docelowe. I to pewnie bym szybciej jechał niż jakimkolwiek transportem, bo
jakiś taki Mercedes w automacie zapieprzał gości nieźle. No, także na farcie jak na razie. No i mam jakieś 6 godzin do zachodu słońca, więc nalajcie spokojnie i lecie do tego Carrefoura. Google, kocham cię jak Irlandię. No i zaprowadziło od tyłu sklepu. A widać, że porządny będzie duży. Pepsi 2 litry, 2,95. Chocolate Twist, tak to się nazywało. 2,30. Ciacho takie fajne. 2,25. Tu jest pomarańcza chyba i grapefruit. I takie ciasto drożdżowe. 3,75 kanapka z kurczakiem. Więc jak tu nie brać? Wygląda dobrze. Jej nie chowam. To wam powiem za chwilę dlaczego. Kawa 3,85 za 100 gram. No więc to tak se. Ale ja ją biorę. Ona jest w 50, setkach i tak dalej. Fajna, bo mała. 480 gram chleba. 1,25. Chipsy 2,40. To jest 70 gram. Friksy jakieś. Były też lejsy i tak dalej, ale to friksów w Polsce nie ma. Najdroższe 4,75. Jakiś taki KitKat. Tego trochę tu jest. Cappuccino Carmel. No dobra, dawać tam. Wiecie, 4,75 to jakieś 3 zł. 10 jaj. Tu zdejmijcie, kurwa, usiądźcie jak stoicie. 2,49. 10 jajek. I za 3,60 Badagoni białe, wytrawne wino. To jest 185, czyli jedna lampka taka, nie? 1/4 butelki, można powiedzieć. No i do tego sobie to z tym połączę. Jak się podradowało, wyszło 29,59. Larry, oczywiście, Larry. Na polskie wyszło 43,49. Także no, spoczko. Tam mam na dzisiaj, i na jutro, i na sobotę rano. Generalnie sobie idę od Carrefoura. Oprócz jednego nieciekawego pomnika, to nic nie było, nie? Ale ma być dopiero jakaś fontanna i czerwony i biały most. I tu jest kotełek. Teraz sobie sprawdziłem, ile w ogóle tu jest ludności w tym mieście. 148 tysięcy. To moja Ruda Śląska 136 tysięcy, więc praktycznie to samo. Także no ja nie wiem, czego ja się tu spodziewam, nie? Skoro w Rudzie nic nie ma, to tutaj też. No i się dokulałem do tego czerwonego mostu. Teraz trzeba go jeszcze przejść. To nie jest takie proste na tej wsi. A tu kurde, jakaś kolejka jest, nie? To, że rzeka płynie, kura, bo to nie inne nie ma. A tam jakiś wyciąg jest, ja sobie idzie tam. Ale za daleko nie idzie, bo idzie tam tylko do góry, tu już jest koniec. Przepraszam ja was bardzo, tam po lewej jest czerwony most. Taki jakiś dla pieszych tylko. To jest Rastaveli. A tam jest biały. A myślałem, że będzie taka fajna polska flaga, a tu... A tu nic z tego. Jedyna polska flaga to przede mną idzie właśnie. Tu takie mniej więcej centrum tego miasta. Tutaj jest flagi ukraińskie. A jak to wszędzie, wiecie, musi być polityka oczywiście, jak najbardziej. Ja szukam jakiejś miejscówki, żeby sobie usiąść, potajlapsować trochę. Ziko, czyli Daliku, wylazłem, bo tam się kisić idzie, a na razie to nie ruszył, bo to za mało chętnych.
A o górę tak jak zdążyłem wyhaczyć. To samo co w tej Tbilisi, w tym parku. Czyli karuzele i tak dalej. Ale pachnie watą cukrową. To trzeba przyznać. No ale mówię, kurde, łażę z tą reklamówką cały czas. Jak skoro, że nie z Biedronki, jak to taki jeden łaził. Większość atrakcji nie działa, bo tak można połowa. Ale patrzcie na to. Coś pięknego. Kurde, ja tam muszę wejść. Chuj, przez płot. Co zrobisz? Teraz się żyje, jak to mówią. Długie nogi, więc łatwo. Raczej tu na spokojnie, na coś pięknego, nie? O rysunek mi tu chodzi, o. Z Dragon Balla zrobili Paryż Dakar. Jest i czerwony most. No i widok z niego. Tam chałupy takie wo, że masakra. Ale to rzeka jest na całej długości, nawet na Wardzi była taka dynamiczna, nie? Bardzo ona jest wzburzona. Tu też jakieś nagrywki się tworzą, w miarę profesjonalne. A ja sobie tutaj pomniczka strzelę tego. Kończę wątek pod tytułem Kutaisu. Jeszcze tu jutro jestem, ale jutro to ma padać, więc się nie będę nigdzie ruszał. Generalnie miasto polecam jako bazę wypadową na okolice. Tak bym to nazwał, to miasto. I do wodospadów, i właśnie na gorące źródła, i na Wardzie można pojechać. Jednodniowy trip. A tak samo w sobie, no to tak za bardzo tutaj nic nie ma, więc tak jest spokojna mieścina po prostu. Jest o wiele mniej psów niż w Tbilisi, więc to jest warte wziąć się pod uwagę. No i tak jak wspomniałem, baza wypadowa ok, ale nic więcej. Dzięki za oglądanie. Lewą, sayonara.